Stoi. Stop. Tu się zaczął, czy? Ofiarą poległym od niemieckich kul 11 listopada 1918 roku. Symbolizować ich będą harcerze z zapalonymi pochodniami. Środę dnia 13 bieżącego miesiąca po południu odbył się z miejscowego kościoła farnego na cmentarz katolicki pogrzeb 5 osób, które w poniedziałek wieczorem po godzinie 10, znajdując się na rynku miasta wśród tłumu ludzi powracających z wiecu padły ofiarą strzelaniny żołnierza polskiego. Zbiegowisko to dało pochop jednemu z urzędników niemieckich do zatelefonowania do Rady Żołnierskiej w pożarach, aby nadbiegli na pomoc, gdyż mieszkańcy turbują i rabują urzędników niemieckich. Niebawem też nadbiegło 15 uzbrojonych żołnierzy, którzy kilkoma salwami położyli trupem 5 osób, a poranili 30, z których 3 już umarły. Aleksander Nowicki, Józef Zniewski, Kazimierz Musica, Jan Prymus, Kazimierz Pawlicki, Marianna Mikulska.
dzisiejszym symbolem są pochodnie trzymane przez konińskich pancerzy. Kombatantów i osób represjonowanych w Koninie Józefa Rokicińskiego. Serdecznie witam wszystkich Państwa na dzisiejszej uroczystości z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
prezesa Związku Inwalidów Wojennych Rzeczpospolitej Wacława Pikusa, Tomasza Nowaka oraz senator Rzeczpospolitej panią Margaretę Budner. Witam radnych sejmiku Kazimierza Pałasza. Starostwa Kolińskiego. Słowa serdecznego powitania kieruję do prezydenta elekta Piotra Kornikowskiego. Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości to czas, kiedy wspominając wydarzenia z 1918 roku, tworzymy własną tożsamość narodową. Jako naród odzyskaliśmy wówczas swoje państwo. Po 123 latach zaborów odrodziła się Polska w rozumieniu instytucji państwa. Dla wielu Polaków, na przykład zamieszkujących Pomorze, niewola trwała jednak znacznie dłużej, bo 150 lat. Nasi sąsiedzi, dokonując rozbiorów Polski, postanowili nie tylko zlikwidować państwowość polską, ale i żywioł Polski. Zamiennymi były poniżające słowa cara Aleksandra II, często mówiącego o tak zwanej mniemanej narodowości polskiej. Podejmowane przez administrację rosyjską, prusko-niemiecką czy austriacką działania prowadzące do wynarodowienia Polaków, określane mianem rusyfikacji i germanizacji, trwały przez cały okres niewoli. Podejmowane działania, które miały nie tylko charakter fizycznej likwidacji Polaków, ale również represjonowano Kościół katolicki, ograniczono dostęp do edukacji, zamykano polskie uczelnie, instytucje kultury, zakazywano posługiwania się językiem polskim. Nawet w przypadku zaboru austro-węgierskiego w drugiej połowie XIX wieku za cenę pewnych swobód udało się jedynie utrzymać stan posiadania w zakresie kultury. Płaciliśmy jednak za to, jako naród polski, zacofaniem gospodarczym. Sytuacja Polaków u progu XX wieku wyglądała źle. Wśród żywiołu polskiego dominowały dwie postawy. Jedna miała charakter ugodowy i opierała się na przekonaniu, że siła jest jedyną uznaną racją i czynnikiem kształtującym rzeczywistość. Druga postawa, oparta na romantycznych i pozytywistycznych ideach, zakładała podtrzymywanie aspiracji narodowych i państwowych Polaków wbrew wszelkim przeciwnościom. Konflikt tych postaw i ich pochodnych rozgrywał się w duszy każdego Polaka. Rozstrzygnięcia były różne. Jedni po prostu zostawali zdrajcami, lokajami samodzierżawia, przyjmowali postawy lojalistyczne wobec monarchii austriackiej i niemieckiej. Były też takie osoby, które nie dawały sobie rady z tym konfliktem. Ci sami poeci tworzyli hymny ku czci cara i autentyczną kulturę polską. Ci sami ludzie służyli zaborcom po to, by po pracy nauczać, uczyć się na uniwersytetach latających czy tworzyć kulturę polską. Jednak siła polskości opierała się na głęboko zakorzenionej tożsamości narodowej. Różne kompromisy, na które szli Polacy, nie osłabiały ducha narodu, ani nie powodowały osłabienia jego sił witalnych. W dniu 11 listopada 1918 roku w Compiègne we Francji podpisano rozejm kończący I wojnę światową. Wydarzenia 1918 roku na arenie międzynarodowej spowodowały, że na ziemiach polskich rozpoczął się ruch, którego końcowym efektem było odzyskanie niepodległości. Bez sprzyjającej sytuacji międzynarodowej osiągnięcie tego celu nie byłoby możliwe. Jednak wydarzenia na arenie międzynarodowej i ziemiach polskich miały swoich cichych polskich bohaterów, którzy dzięki kontaktom personalnym i zdolnościom politycznym oddziaływali na decyzje przywódców stron walczących. Zaliczyć do nich należy Ignacego Jana Paderewskiego, Romana Dmowskiego, Józefa Piłsudskiego, Ignacego Daszyńskiego, Wojciecha Korfantego, Józefa Hallera, Wincentego Witosa i wielu innych. Analizując rozdrobnienie polityczne i wielość koncepcji, jakie mieli Polacy na odzyskanie niepodległości, należy zdać sobie sprawę, że jako naród wykazaliśmy się wysokim poziomem świadomości i jedności. Co ważniejsze, w 1918 roku w różnych częściach ziem polskich powstawały ośrodki władzy przejmujące władzę cywilną od zaborców. Wydarzenia z 10-11 listopada 1918 roku pokazały, że jako Polacy potrafimy współdziałać ponad podziałami. 10 listopada do Warszawy powrócił zwolniony z twierdzy w Magdeburgu Józef Piłsudski. Dla wszystkich niepodległościowych ugrupowań Piłsudski był niekwestionowanym przywódcą narodu. Fenomenem politycznym było podporządkowanie się i oddanie władzy w ręce Józefa Piłsudskiego przez wszystkie ugrupowania polityczne poza skrajną lewicą i ośrodki władzy polskiej wówczas istniejące.
11 listopada 1918 roku Rada Regencyjna przekazała całą władzę i naczelne dowództwo nad Wojskiem Polskim Piłsudskiemu. Kolejne miesiące i lata to walka o kształt terytorialny Rzeczpospolitej Polskiej i praca nad odbudową państwa polskiego. 10 listopada dochodzi do rewolucyjnego przewrotu w niemieckim garnizonie na ulicy Kolskiej i powołania Rady Żołnierskiej. 11 listopada dokonano wyboru polskiego burmistrza Konina Edwarda Sikorskiego. Rozpoczęła się mobilizacja lokalnych struktur polskiej organizacji wojskowej. Następnie odbył się wiec w sali Kinoteatru Polonia. Doszło do zajęcia siedziby Urzędu Skarbowego w Koninie na obecnej ulicy Zofii Urbanowskiej, a niedługo później zajęto budynek starostwa na dzisiejszym Placu Wolności. Wieczorem w całkowitych ciemnościach i dość niewyjaśnionych okolicznościach oddział niemieckiej piechoty oddaje salwę do zebranych Polaków na dzisiejszym Placu Wolności. Ginie 7 mieszkańców Konina. Ofiarą ich życia upamiętniamy tu, w miejscu, gdzie listopadowej nocy oddali swojej ojczyźnie to, co mieli najcenniejszego. Ponownie przypomnijmy ich nazwiska. Kazimierz Piotrowski, lat 14. Aleksander Nowicki, lat 15. Józef Zyzniewicz, rak, lat 15. Kazimierz Mosica, lat 16. Jan Prymus, lat 16. Kazimierz Pawlicki, lat 24. Marianna Mikulska, lat 30. Zdarzenia kolejnych dni są Państwu bardzo dobrze znane, dlatego pozwolę sobie dzisiaj jedynie wymienić nazwiska tych, którzy w tamte dni tworzyli konińską niepodległość. Edward Sikorski, Wincenty Grętkiewicz, Leon Dyc, Józef Kowalski, Wincenty Wodziński, Ludwik Rejmont, Adam Borkiewicz, Tadeusz Swiniarski, Ludomił Pułaski. Dzisiaj, świętując stulecie odzyskania niepodległości, spróbujmy odnaleźć wartości, jakie kolejne dni stulecia przekazują nam nasi poprzednicy. Polityka to sztuka osiągania celów nie tylko przez jednostki, ale i przez całe grupy społeczne.
dniu 11 listopada 1918 roku, po 123 latach niewoli, odrodziła się wolna Polska. Dzisiaj my, spadkobiercy polskiej tradycji niepodległościowej, sięgamy do skarbnicy dokonań naszych walecznych przodków. Obchodząc dziś setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, przywołujemy pamięć uczestników powstań narodowych, twórców II Rzeczypospolitej i jej obrońców. Wspominamy również żołnierzy z pól bitewnych, wszystkich frontów II wojny światowej, bohaterów polskiego państwa podziemnego i powojennego podziemia niepodległościowego oraz działaczy opozycji demokratycznej. Wzywam wszystkich rodaków, którzy spełnili swój obowiązek wobec ojczyzny, składając na jej ołtarzu największy dar, swoje życie, a ich mogiły, rozsiane po całej Polsce i świecie, są świadectwem dziedzictwa polskiej tradycji niepodległościowej oraz naszej pamięci i tożsamości. Stańcie do apelu! Wołam idących szlakiem ku niepodległości, konfederatów barskich, kosynierów generała Tadeusza Kościuszki, legionistów generała Jana Henryka Dąbrowskiego, wiarusów księcia Józefa Poniatowskiego, podchorążych bohaterów Nocy Listopadowej oraz powstańców listopadowych i styczniowych. Stańcie do apelu! Wzywam do nas legionistów Józefa Piłsudskiego, żołnierzy Korpusów Polskich w Rosji oraz Błękitnej Armii, powstańców wielkopolskich i śląskich, obrońców Kresów Wschodnich, Orlęta Lwowskie, kadetów, harcerzy, strzelców, sokolich, drużyniaków, członków innych organizacji niepodległościowych oraz młodzież szkolną i akademicką. Stańcie do apelu! Ciebie wzywam, marszałku Józefie Piłsudski, który w dniu 11 listopada 1918 roku stanąłeś na czele odrodzonego Wojska Polskiego. Wołam współtwórców niepodległego państwa polskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego, Ignacego Daszyńskiego, Ignacego Paderewskiego, Romana Dmowskiego oraz generałów Józefa Hallera i Józefa Dobbor-Muśnickiego. Stańcie do apelu! Stańcie do apelu! Tych kwiatów złożą za chwilę zuchy i harcerze.
Antonina Józef-Nowicki, przewodniczący Rady Miasta Stanisław-Szczyńska. Złożę za chwilę poseł Nesej Nowak w towarzystwie współpracowników i członków Komisji Europejskiej. Złożę za chwilę Ryszard Napkiewicz, kierujący samorządowym kolegium odwoławczym w Konicy. Przedstawiciele Wojska Polskiego oraz służb mundurowych w Koninach. No dziś rzeczywiście wyjątkowe święto. Mamy taką okazję, aby świętować to stulecie odzyskania niepodległości właśnie tutaj na Placu Wolności, gdzie rzeczywiście tłumy zgromadziły się, aby uczestniczyć w tym świętowaniu. Dziś w naszym mieście te obchody są imponujące. Mimo że nie jest jakiś szczególnie bogaty scenariusz, ale przede wszystkim o wielkości tego święta, o jego znaczeniu decyduje fakt tak licznego udziału mieszkańców naszego miasta. Ja się ogromnie cieszę, że miałem ten honor, by jeszcze w tym dniu pełnić urząd prezydenta i doczekałem takiego czasu, kiedy tłumy mieszkańców były na uroczystościach organizowanych przez miasto. Jestem przekonany, że ta wielka rocznica to jest powód do dumy. To jest powód do tego, by pamiętać o ludziach, którzy tworzyli podwaliny naszej wolności, naszej niepodległości. I dziś w naszym mieście tak się stało. Pełni powagi, zamyślenia pewnego. To święto spędziliśmy razem i jestem przekonany, że jeszcze przez wiele, wiele godzin dziś wieczorem Koninianie będą mieli poczucie dumy i wspólnoty.
Panie prezydencie, myślę, że też warto wspomnieć o tych najmłodszych, w których jakby jest skrzewiona ta pamięć, o tych, którzy polegli, o bohaterach, którzy właśnie poświęcili życie, aby dziś żyć w wolnej Polsce. Myślę, że taka wspólna obecność zarówno podczas uroczystości kościelnych, jak i tych naszych cywilnych, to co zostało zaprezentowane z historii przez stulecia, przez 100 lat właściwie trwającej, to jest najlepsza lekcja patriotyzmu nie tylko dla tych najmłodszych, nie tylko dla tych małych, dla tych wspaniałych strażaków, przedszkolaków, którzy tu byli z nami na Placu Wolności, wszędzie właściwie dziś podczas uroczystości, ale dla nas wszystkich, także dla osób dorosłych. Każdemu z nas warto pochylić się czasem, warto pomyśleć o tym, że są jakieś wartości nadrzędne, wartości, które warto w swoich rodzinach, w swoich sercach tak osobiście bardzo pielęgnować. Pozdrowienia kieruję dziś dla wszystkich mieszkańców naszego miasta. Świętujmy, proszę Państwa, jest powód do dumy. Mamy niepodległą, ukochaną naszą ojczyznę.